walce o przetrwanie. Mimo to wciąż nie tracą ducha. Kolejni sojusznicy padają, a plaga nazizmu rozlewa się po Europie. W Afryce Rommel nęka 8. armię. Grecja upadła, a Luftwaffe rujnuje angielskie miasta. Najgorzej jest na północnym Atlantyku. W zeszłym miesiącu U-boty zatopiły 600 tysięcy ton ładunku. Toczy się walka o życie, dalsze losy wojny i przyszłość Wielkiej Brytanii. Tą morską batalią dowodzi się z gmachu admiralicji w Londynie. Tu, 60 metrów pod budynkiem, znajduje się bunkier, a w nim centrum dowodzenia brytyjskiej marynarki wojennej. Roberts, zanieś rzeczy kapitana Shepharda do biura. To jest nasze centrum łączności. Tuby prowadzą do pomieszczenia telegrafów. O co chodzi? Ma niekompletny mundur. Nie jesteśmy formalistami. Tu jest inaczej niż na morzu. Doprawdy? Zobaczy pan. To komandor Richards, spec od wykresów. Kapitan Shepherd jest nowym szefem operacyjnym. Proszę sobie nie przeszkadzać. A to drugi oficer N. Davis. Kapitan Shepherd, mój następca. Witam, kapitan. Radzę być dla niej miłym, bo jeśli odejdzie, przegramy. Naprawdę? Ale może pan na niej polegać, wiem to z doświadczenia. N, bądź tak dobra i uwini się z tym. Przypominam o przyjęciu. Pamiętam. Powinienem żałować, że odchodzę, ale nie cierpiałem tej roboty. Za duża odpowiedzialność i nerwy. Doczekałem się wreszcie dowództwa na morzu. Gratuluję. Mam nadzieję, że tam będzie spokojniej. To zupełnie co innego. Poza tym marynarz powinien służyć na morzu. Chyba, że jak pan dość się już naoglądał. Mimo to wolę morze. Cóż, będę się żegnał. Chyba, że ma pan pytania. Raczej nie. Powodzenia. Dziękuję. Chcemy panu pomóc zapoznać się ze stanowiskiem. Mogę coś zrobić? Tak, może pan. Widziałem na sali marynarza bez bluzy. Od tej pory wszyscy mają być odpowiednio ubrani. I koniec z jedzeniem na służbie, komandorze Richards. Przepraszam, to się nie powtórzy. Komandor pełni służbę od 2 dni bez przerwy. Nie sądzę, by potrzebował adwokata. I dziwię się też, że podwładny zwraca się do oficera po imieniu. Taka poufałość jest niezgodna z regulaminem i niedopuszczalna. Wejść. Przepraszam, ale to ważne. Przepraszam. Wejść. Zna pan zastępcę szefa sztabu? Oczywiście i to doskonale. Ogromnie się cieszę, Jonathanie. Mam wieści od naszego atasze w Sztokholmie. 2 duże niemieckie okręty ruszyły przez Kattegat. Które? Tego nie wie. Może chodzić o Bismarcka? Możliwe, właśnie zakończył manewry na Bałtyku. Nie mogli lepiej trafić. Trwają walki na Krecie, a ocean roi się od konwoju. Chyba właśnie o to chodzi. Oby nie. Następny taki potwór na morzu? Wystarczą Scharnhorst i Gneisenau. Zatopiły 22 jednostki, 115 tysięcy ton w 2 miesiące. A nie mają takiej siły ognia jak Bismarck. Mógłby rozbić konwój spoza zasięgu działu osłony. Przekażcie dowództwu floty, że nie mamy pewności co do tych jednostek, ale będziemy ich informować. Tak jest. Przygotuj się plan działań na wypadek, jeśli to Bismarck. Oczywiście. Trudne zadanie na początek. Nie mam obaw. Shepherd to jeden z najlepszych ludzi. Podobno jest zimny jak lód. To lekka przesada. Potrzebuję tu właśnie kogoś bez serca i duszy. Za to z wielkim mózgiem.
Na Atlantyku nie wygramy urokiem osobistym. Ostatnio mieliśmy tu tego aż nadto. Kiedyś służyłem z Shepardem, ale wtedy był inny. Skąd ta zmiana? Przyczyn było wiele, głównie natury osobistej. To nam dostarczy informacji o tych okrętach? Mamy agenta w Norwegii. Nawiążcie kontakt. Bezpośrednio nie możemy, to zbyt niebezpieczne. A na Zurich czy Sztokholm nie ma czasu. Obawiam się, że musimy zaryzykować. Norwegia jest okupowana. Wiem, ale nie mamy innego wyjścia. Tak jest. Widziano jednostki wroga wychodzące z Bałtyku. To z pewnością nie nasze. A co mamy w Scapa Flow? Okręty King George, Prince of Wales i krążownik Hood. Reszta floty osłania konwoje. Od admirała Cunninghama Niemcy zdobyli lotnisko Malmö na Krecie. Nieszczęścia chodzą już całymi stadami. To świetny moment na kontratak na Atlantyku. Flota Cunninghama jest związana na Krecie. Somerville próbuje wesprzeć Maltę. My pilnujemy Scharnhorsta i Gneisenau w Breście. A przez Atlantyk płynie 16 konwojów. Nawet setka okrętów to za mało. Mamy wiadomość z Norwegii, ale jest niekompletna. Dwa okręty przy Kristiansand, kurs na zachód, krążownik Prince Eugen i... Tu się urywa. Wywoływaliście go? Bez skutku. Gdzie jest Kristiansand? Na południu Norwegii. Co pan na to? Na pewno by nie ryzykował, gdyby to nie było coś ważnego. Trzeba założyć, że to Bismarck. Proponuję wysłać na zwiad patrol lotniczy. Niech fotografują wszystko, co znajdą na południe od Bergen. Porozmawiam z komendantem Scapa Flow. Przepraszam, dzwoni pierwszy lord admiralicji. Słucham? Jak się masz, Jack? Chodzi o te dwa okręty u wybrzeży Norwegii. Jeden to Prince Eugen. Nie jesteśmy pewni drugiego, ale trzeba założyć najgorsze, że to Bismarck idzie na Atlantyk. Bo trudno wyobrazić sobie coś jeszcze gorszego. To prawda. Nie wolno spuścić go z oka. Zajmiemy się tym. Doskonale. Należy przypuszczać, że Bismarck i Prince Eugen ruszyły na trasy konwoju. Mogą wybrać jedną z czterech tras. Przez Cieśninę Duńską, na południe od Islandii, albo na północ lub południe od Szetlandów. Co panowie obstawiają? Może na północ od Wysp Owczych, daleko i sporo miejsca. Najbliżej mają do przejścia między Orkadami i Szetlandami. Będą w zasięgu naszych patroli. No właśnie te cztery możliwe drogi. Niestety będziemy musieli pilnować wszystkich. Wiadomo, gdzie są teraz? Niedokładnie. Niech wyślą kolejne patrole. Thank you.
Pilot mówił, że to dwa krążowniki. To rzeczywiście krążownik. Ten drugi to Bismarck. Zlokalizowano Bismarcka. Stoi w fiordzie Grimstad. Każą tam wysłać bombowce, torpedowce i wszystko, co mamy. I jak? Nic nie widać. Widoczność zerowa. Pełno chmur. To na nic przy tej pogodzie. Niżej nie da się zejść. Co to za konwój? OG-62. Weźmy Aretuzę i przydzielmy do floty macierzystej. Z konwoju WS-8B przenieśmy Victoriusa. Dzwoni dowódca floty macierzystej. Szef operacyjny? Wciąż nic nie wiemy. Jest fatalna pogoda. Piloci nic nie widzą. Oczywiście, jak tylko coś się wyjaśni. Przenieśmy Repulse do floty macierzystej. Wreszcie jakoś to wygląda. Tak, ale co z konwojem? Wie pan, że wiezie ludzi? Tak. Mają płynąć na Bliski Wschód niemal bez ochrony? Zdaję sobie sprawę z ryzyka, ale musimy je podjąć. My? Co pan zamierza? Chcę wzmocnić flotę macierzystą. Z tym, co mają, nie upilnują wód stąd do Grenlandii. Skąd te okręty? Trzeba będzie zaryzykować. Można wziąć Victoriusa i Repulse z ochrony konwoju. Dzięki temu flota zyska dwa duże okręty. Który to konwój? Jutro wypływa z Clyde. Wiezie posiłki. 20 tysięcy żołnierzy. Ruszą w niebezpieczną podróż z niedostateczną osłoną. To pańska propozycja? Tak. Chce pan grać życiem 20 tysięcy ludzi? To nie gra, lecz skalkulowane ryzyko. Pan tak uważa. Rozumiem, że to trudna decyzja. Jak każda ważna decyzja. Powiadam cię, flotę, że dostaną te dwa okręty. Dają nam Victoriusa i Repulse. Teraz Hood i Prince of Wales mogą ruszać do Grenlandii. Mają być gotowi za godzinę. Na Prince of Wales pracują jeszcze przy wieżach artyleryjskich. Jeśli robotnicy nie skończą, popłyną wraz z załogą. Reszta floty zaczeka na potwierdzenie informacji. Oby nie poniosły nas nerwy. Londyn twierdzi, że widoczność nad Norwegią jest zerowa. Mogli już odpłynąć. Jaka jest prognoza? Niestety przez dwa dni niewiele się zmieni. Pogoda nam sprzyja, zapowiadają dwa dni zachmurzenia. To dobre wieści, kapitanie. Rzeczywiście. Dziękuję, Bernhard. Zanosi się na ciekawą partię. Najważniejsze jest otwarcie. Nie będzie łatwo przejść na Atlantyk. Mamy przewagę, bo nie znają naszych zamiarów. Możemy ruszać zaraz albo trochę się przyczaić. I mamy do wyboru cztery trasy. Grupa Północ sugeruje drogę omijającą Wyspy Owcze. Musimy słuchać rozkazów, nie sugestii. Mamy wspaniałą okazję i nikomu nie pozwolę jej sobie odebrać. Ten rejs to przepustka do chwały dla III Rzeszy i dla nas. Dla pana jako dowódcy floty. Nie zapomnę o was, jak o mnie po poprzedniej wojnie. Zanim Führer objął władzę, nie miałem poważania. Ignorowano mnie, tak jak naszą ojczyznę. Świat pamięta tylko zwycięzców. Postaramy się, żeby tak było z nami. Tak będzie. Kiedy możemy ruszać? Za pół godziny. Bądźcie gotowi za kwadrans. Dajcie znać na Prince Eugen.
Jest meldunek z floty macierzystej. Wrócił patrol z nad Grimstad. Nic tam nie widzieli. Przynajmniej wiemy, że ruszyli. Można zacząć działać. To pozycje konwojów. Dziękuję. Pozostaje nam tylko czekać. Tego najbardziej nie lubię. Pański syn służy na morzu? W Gibraltarze. Jest w załodze Ark Royal. Cieszy się pan, że nie bierze tym udziału? A to czemu? Nawet mnie się pan do tego nie przyzna? Skoro służy we flocie, ryzykuje jak każdy. Dostaniemy dodatkowe wsparcie lotnictwa. Zapozna ich pan z sytuacją? Oczywiście. Przemówi pan do załogi? Zarządziliście zbiórkę? Kapitanie Lindemann, jeśli pan pozwoli, chciałbym do nich przemówić. Tak jest. Dziękuję. Oficerowie i marynarze, mówi dowódca floty. Idziemy na północny Atlantyk zatapiać brytyjskie konwoje. Będziemy ich nękać tak długo, aż będą się bali pływać. Mamy tylko dwa okręty, ale takich jeszcze nie było. Służycie na najpotężniejszej jednostce świata. Brytyjczycy nam nie dorównują. Jesteśmy szybsi, niezniszczalni i jesteśmy Niemcami. Zostaliście wybrani na ten rejs przez najwyższe władze. Po powrocie będziecie mieli co opowiadać. O morskiej potędze Rzeszy i o naszych zwycięstwach. Powiem tylko tyle. Pamiętajcie, że jesteście Niemcami i nazistami. Heil Hitler! Spójrzmy na mapę. Co to? Kolejny konwój. Tu są Hood i Prince of Wales. 40 godzin temu ruszyły ze Scapa Flow. Tu jest Repulse, lotniskowiec Victorious i King George. Wyszły 18 godzin temu. Tu operują krążowniki Aretuza, Manchester i Birmingham. Cieśniny duńskiej strzegą Suffolk i Norfolk. Nasze okręty są rozrzucone na dużym obszarze. Liczymy na wsparcie lotnictwa. Ale nie przy takiej pogodzie. To oczywiste. Zakładamy, że Bismarck i Prince Eugen będą się przedzierać na północny Atlantyk. Ale nie wiemy kiedy, ani którędy. Jeśli wybiorą tę trasę lub tę, przechwycą ich Repulse, Victorious i King George. W cieśninie duńskiej czekają Hood i Prince of Wales. Chyba sobie poradzą. Hood to doskonała jednostka, ale Prince of Wales niedawno wyszedł ze stoczni z niedoświadczoną załogą. Prawdę mówiąc, zabrał w rejs cywilnych robotników. Bismarck to wielkie wyzwanie dla dwóch okrętów. Pierwszy lord admiralicji czeka. Dziękuję panu. Do zobaczenia. Tak jest. Kto pana zmieni, komandorze? Dexter. Spóźnia się? Nie mam mu tego za złe. A ja tak. Dostanie 3 nocne zmiany. Drogi Tomie. Wejść. Przyniosłam panu herbaty. Pracuje pan bez wytchnienia. Myślałem, że jest pani po służbie. Trzeci oficer Simpson ma grypę, zastępuje ją. Zajmie się pani tymi papierami? Właśnie trwa nalot. Silny? Nie bardzo. Nikt się o panią nie martwi? Nie mam tu nikogo. Mój ojciec jest w Kanadzie. Sądziłem, że jest pani zamężna. Pomylił się pan. Przyznaję, że mnie to dziwi. Miałam wziąć ślub rok temu, ale nie wyszło. Z pani winy czy z jego? Zaginął w akcji pod Dunkierką. Za tydzień minie rok.
Był uroczym człowiekiem, nie żadnym gwiazdorem, ale zwykłym, miłym chłopakiem. Przykro mi. Czasem sama rozmowa o tych sprawach może przynieść ulgę. Moim zdaniem nie, to nic nie pomaga. Na uczucia można sobie pozwolić w czasach pokoju. Nie da się wyłączyć uczuć, bo jest wojna. Nie można przestać czuć. Można. Szef operacyjny. Jest u mnie Dexter i ma pewien kłopot. Dołożył mu pan dyżury. Będzie mi potrzebny przez 3 następne noce. Jego dziewczyna odpływa jutro z Portsmouth z sanitariuszkami. Bardzo mi przykro, ale to nie ma nic do rzeczy. Nie zrobisz wyjątku? Nie zamierzam nikogo faworyzować, a zwłaszcza z przyczyn osobistych. Albo jest dyscyplina, albo nie. Niestety, Dexter. A wie pan, że na Bismarku jest dowódca floty? Admirał Günther Lutyens. Słyszał pan o nim? O, tak. Jego krążownik zatopił mój okręt. Wiedziałem, że to pana zainteresuje. Richards, rozstawcie mi tu polowe łóżko. Meldujcie o każdej jednostce na północnym Atlantyku. Wysłano tam zwiad lotniczy? Pogoda nie pozwala. Czy Suffolk jest już w cieśninie duńskiej? Zakładamy, że tak, ale milczy jak grób. Piętnaście stopni w prawo. Tak jest. Rozumiem. Kretyn. Cholerna mgła, nic nie widać. Pierwsze, co zobaczysz, to będą ich lufy. Bismarck ma pancerz gruby na stopę. To tak powiedział, artyleryści. Równie dobrze moglibyśmy rzucać sucharami. Możesz rzucić we mnie. Okręt na prawo od kursu. Dwa okręty z prawej. Ster lewo i cała naprzód. Nie idziemy za nimi? Kurs 130. Sygnałowy meldunek do admiralicji. Bismarck na kursie, kieruje się na południe. Podać naszą pozycję i natychmiast przesłać. Pilnujcie radaru. Jest meldunek z Suffolka. Widzieli Bismarcka i krążownik w cieśninie duńskiej. 66, 45 północnej, 26 zachodniej. Idzie na południowy zachód. Nareszcie coś. Zawiadomcie pierwszego lorda. Mamy tam parę mocnych okrętów. Jakim kursem idą Hoodie Prince of Wales? Jest wiadomość z Norfolka. Są z Suffolkiem, namierzają Niemców radarem. Oby tylko działał. Jeśli Bismarck zaatakuje, nie mają szans. Lutyens nie będzie tracił czasu i postara się zbiać. Spotkają się tutaj. Hood przechwyci ich mniej więcej tu. Kurs zbieżny to 310 stopni. Powinniśmy ich dopaść tutaj. Wolałbym ich spotkać za dnia. Z jaką pójdziemy prędkością? 27 węzłów. Kurs 295. Zobaczymy ich o świcie. Idziemy za nimi. Przekażcie to na Prince of Wales. Tak jest. Wydam rozkazy. Sygnał z okrętu flagowego. Prędkość 27 węzłów. 200 obrotów. Czekamy na rozkazy admirała. Wilson do kapitana. 27 węzłów. Czekamy na rozkazy admirała. Jak to nasi cywilni goście? Bawią się jak nigdy. Nie mam zamiaru spać w tym cholernym hamaku. Musicie poprosić kapitana o małżeńskie łoże. Świetny dowcip. Jest okropnie. Nie pozwolili mi nawet zadzwonić do żony. Mogłaby pana nie puścić. Co ona sobie o mnie pomyśli? Powiedz prawdę. Nie uwierzy mi. Ciekawe, dokąd płyniemy całą naprzód w środku nocy. Mówi kapitan
Bismarck płynie na Atlantyk przez cieśninę duńską. Dogonimy ich o świcie. O północy zajmiecie stanowiska. Radzę się wyspać. Przed nami wielki dzień. Życzę powodzenia i wielu trafień. To niedopuszczalne, jestem cywilem. Nie przypuszczałem, że będę bił Szkotów na morzu. Byłeś już w boju? Setki razy. To dla mnie nie nowina. Są nowe meldunki. Woody Prince of Wales mają do Bismarcka 120 mil. Będzie się tam sporo działo. Szkoda, że mnie tam nie ma. Przejął służbę w niezwykłej chwili. Czy otrzymuje właściwą pomoc? Nie wydaje się, by jej potrzebował. Znamy się z kapitanem od dawna. Zbyt ostro go pani ocenia. W zeszłym roku stracił w Norwegii okręt. Awansowano go na to stanowisko, ale wolałby służbę na morzu. Shepard ma dwie miłości, rodzinę i morze. Nie wspomina o rodzinie. Jego syn służy na Ark Royal. Są sobie bardzo bliscy. A żona? Nie pytałem, skoro sam o niej nie mówi. Wiadomość z dowództwa floty Suffolk i Norfolk tropią wroga. Na razie trzymają się z dala. Przekazać to na Hoodie Prince of Wales. Jeśli tamci nie zmienią kursu, dojdą ich około 5:10. Dopiszcie powodzenia. Nie nadaję się do wojska, mam płaskostopie. Przestań. Skoro mamy się bić, sprawdzę wieżyczkę Y. My obejrzymy turbinę. Chodź, Henry. W dodatku mnie mdli. Woody Prince of Wales są gdzieś tu. Suffolk, Norfolk, Bismarck i Prince Eugen tutaj. To nie potrwa długo. Pewnie już świta. Meldunek z Suffolka, Hoodie Prince of Wales w odległości 15 mil, a więc zdążyli. Dobry stary Hoodie ich rozwalił. Na stanowiska. Prawa bateria otwarta. Ładuję pocisk. Pocisk w komorze. Pół ładunku w komorze. Ładunek w komorze. Widać nieprzyjaciela. Bismarck i krążownik na kursie 40. Dystans 12 mil. Zbliżają się. To któryś z ich ciężkich krążowników. Ostrzelać prowadzącego. Cel prowadzący. Strzelać na rozkaz. Czekać, aż wejdą w zasięg. Celować w Bismarcka. Meldować o gotowości. Niech Wales otworzy ogień, gdy wejdą w zasięg działu. Ster w prawo. Ogień. Odległość 25 tysięcy, kierunek 300. Wszystkie działa gotowe. Ognia. Było blisko. 20 stopni w prawo. Ognia.
nie do wiary. Wsia krew, co się stało? Zmietli Huda. Dobry Boże. Sygnałowy? Meldunek do admiralicji. Przekażcie, że Hud zatonął. 15 stopni w prawo. Depesza z Prince of Wales. Co piszą? HMS Hood zatonął. Dajcie to. Depesza z Suffolka. Hood zatonął. Wymiana ognia między Prince of Wales i Bismarckiem. Ognia. Ognia. Dwadzieścia stopni w lewo. Niech dadzą całą naprzód. Kurs 240. Tak jest. Ognia. Pomóżcie mi. Ster w prawo, kurs 150. Zasłona dymna. Mocno oberwał. Odchodzi i bardzo dymi. Ścigamy go? Mamy ważniejsze sprawy. Nie zmienimy kursu. Trzymać kurs. Gratuluję, kapitanie. To wielki dzień niemieckiej floty. Tak, Lindemann, nasz także. Hood zatopiony na wschód od Grenlandii. Dziś o świcie pancernik Bismarck zatopił okręt Hood. Tu Londyn mówi Admiral. Wyspy obudziła dziś wieść, że HMS Hood, największa duma brytyjskiej floty, został zatopiony przez działa Bismarcka. Z 1500 załogi ocalało 3 ludzi. W tym samym starciu został też uszkodzony Prince of Wales. 2 brytyjskie okręty wyłączone ze służby, a najpotężniejsza jednostka świata jest już na Atlantyku. Miejmy nadzieję, że brytyjska flota zdoła zebrać siły, by opanować tę trudną sytuację. W Berlinie i na Bismarku panuje zapewne wielka radość. Wypijmy za okręt, Lindemann, i za nasze zdrowie. Zatopiliśmy ich najlepszą jednostkę. Teraz nas nie zatrzymają. Mamy raport o stratach. Są jakieś? Tracili w drugi zbiornik paliwa, mamy nieduży wyciek. To coś poważnego? Raczej nie, ale należałoby to naprawić. To znaczy, wrócić do domu. Uzupełnilibyśmy zapasy paliwa. Oszalał pan? Wywalczyliśmy drogę na Atlantyk i nie zawrócimy. Odnieśliśmy wielkie zwycięstwo. Mamy inne rozkazy. Pan ich nie zna, Lindemann. Gdy admirał Raider powie o zatopieniu Huda, Führer uśmiechnie się, a za nim wszyscy inni. A potem zapyta Raidera, a konwoje? Zatopili jakiś? O naprawie będzie ich wiele. Czy cokolwiek na okręcie jest niesprawne? Nie. A więc płyniemy dalej zgodnie z rozkazem. Ale Führer musi zrozumieć. Chce pan pouczać Führera? Dość gadania.
Utrzymamy obecny kurs i prędkość. To na razie ostatnie oświadczenie dla prasy. Nadajcie wiadomość do dowódcy eskadry. Suffolk i Norfolk mają tropić Bismarcka. Tak długo, na ile wystarczy paliwa. To ostatni kurs Bismarcka. Przesłać do dowództwa floty. Przy tej prędkości dogonią go dopiero jutro, jeśli utrzyma kurs. A jeśli nie, wtedy go nie znajdą. Dzwoni premier. Słucham. Chciałbym zostać dobrze zrozumiany. W tej chwili nic nie jest dla narodu ważniejsze niż zniszczenie Bismarcka. Dajemy wam całkowicie wolną rękę, niezależnie od ryzyka i ceny, jaką przyjdzie zapłacić. Tej bitwy nie wolno nam przegrać. Rozumiem. Nie obchodzi mnie jak, ale zatopcie Bismarcka. Powodzenia. Dziękuję. Są jakieś pomysły? Nie możemy tym obarczać tylko floty macierzystej. Trzeba ściągnąć wszystkich. Rodney był ostatnim, który mógł opuścić konwój. Mam propozycję. W Gibraltarze stoją Renown, Sheffield i Ark Royal. Nie możemy ich zabrać ze względu na sytuację na Krecie. Zostawmy choć Ark Royal. Potrzebujemy ich samolotów. Co pan na to? Wierzę, że pan Shepard dobrze to rozważył, a premier nie zostawił nam żadnego wyboru. Z wami mogę się spierać, ale nie z premierem. Niech ruszają natychmiast. Johnson, Smith, to nie dla ciebie. Stratton, Singer, Shepard, dzięki. Mój drogi Tomie, jestem zbyt zmęczony, by pisać, ale wciąż o tobie myślę i wiedz, że chciałbym ci wiele powiedzieć. Dokąd teraz? Nie zaszkodziłoby wiedzieć. Czy to prawda, że twój ojciec jest szefem operacyjnym? Niestety tak. Musi nas stąd zabierać. To są fajne panienki. Napisz mu, że nie chcemy wychodzić w morze. Myślałem, że spodoba wam się Barbie. Barbie? Mam dziewczynę w Londynie, stąd ten pomysł. Poprosiłeś o to ojca? Niemożliwe, jest wojna. Twój stary by tego dla ciebie nie zrobił? Mówi kapitan. Chcę was poinformować, że idziemy na Atlantyk walczyć z Bismarckiem. Kiedy dopadniemy Bismarcka, jeśli utrzyma kurs i prędkość? Jeśli się sprężą, to około 9 rano. Norfolk i Suffolk nas naprowadzą. Ale jeśli Bismarck umknie, jeśli wyrwie się w nocy, możemy go już nie wytropić. Sprzyja im kiepska pogoda. Trzeba ich spowolnić. Czy Victorious może zrobić nalot? Większość pilotów nigdy nie startowała z pokładu. Muszą zacząć ćwiczyć. Niech Victorious skieruje się na Bismarcka i wyśle samoloty z odległości 100 mil. To wszystko. Dajcie znać na Pinzoigen, żeby szedł do Brestu. My zajmiemy wroga pod ich nieobecność. Proszę zrobić zwrot, kapitanie. Ster w lewo. Zarządzam alarm bojowy. Tu radar, dystans gwałtownie maleje, mamy 22 tysiące yardów. Zawrócili, tam są. Ster w lewo i cała naprzód. Zasłona dymna. Wiadomość dla Prince Eugen, pomyślnych łowów. Dziękuję, Becker. Tak jest. Wstrzymać ogień.
Meldunek do grupy Zachód. Prince Eugen prowadzi samodzielne działania. Nie zgubimy nieprzyjaciela dysponującego radarem. Spróbujemy w nocy. Dziękuję, Miller. Kapitanie, wracamy na poprzedni kurs. 20 stopni w prawo. Jest z prawej strony. Trafienie w lewą burtę. Jakie są szkody? Niewielkie, żadnych rannych. Naprawimy to w parę godzin. Bardzo dobrze. Lindemann, gdyby tu były okręty podwodne, musielibyśmy kluczyć? Oczywiście. Nasza eskorta robiłaby to samo. Zaczynamy zygzakowanie. Prędkość 20 węzłów. Po 2 godzinach manewrowania ruszymy całą parą przed siebie. Znikniemy z ich radarów, zanim się połapią. Victorious zaliczył trafienie, ale Bismarck nie zwolnił. Zygzakują od 2 godzin. Czy to nie dziwne? Nie ma tam naszych podwodniaków. Mają wykonać drugi nalot? Jest już za ciemno. Meldunek z Norfolka. Co piszą? Zgubili Bismarcka. U Londyn. Minął dzień od zatopienia Hooda. Nasze samoloty dokonały nalotu na Bismarcka, ale atak został odparty. Berlin twierdzi też, że Bismarck zmylił pościg. Przetrwał ostrzał dział brytyjskich okrętów. Łatwo zacząć wątpić, czy zdołają go odszukać, a co dopiero zniszczyć. Jedno jest pewne. W admiralicji nikt dziś nie zaśnie. To ostatnia znana pozycja. Nie wyszli poza ten obszar. Ten sektor przeszukują samoloty z Victoriousa. Na południowym zachodzie są safolki Norfolk. Zostają 2 możliwości. Zawrócą do Niemiec albo do portu we Francji. Panno Davis, co pani by zrobiła na ich miejscu? Nie jestem zbyt odważna, wybrałabym dom. Bardzo rozsądne, mają tam zapasy paliwa i stocznie. Ale Lutyens nie zawróci. Dlaczego? Bo straciłby twarz. Ja ich znam. Wciąż muszą dowodzić swojej wyższości. To ich słaby punkt. Wiadomość z dowództwa. King George ma mało paliwa, musi zwolnić. Załóżmy, że płyną do Francji. Wkrótce będą mieli wsparcie ubotów i lotnictwa. Wtedy będzie za późno. Wreszcie stoją Scharnhorst i Gneisenau. Przypuśćmy, że dołączą do Bismarcka. Co wtedy?
Co się stało? Zemdlał, ma gorączkę. Weźcie go do biura. Czemu chory jest na służbie? Nic nie meldował. Połóżcie go i zastąpcie kimś. Sims, siadaj. Tu mu będzie dobrze. Przepraszam. Dlaczego nie mówiłeś, jak się czujesz? Przepraszam. Nie chciałem nic stracić. Kładź się. Gdyby coś się działo, dam ci znać. Dziękuję. Która godzina? Pół do siódmej. Rano czy wieczorem? Rano. I powinien pan pójść na spacer. Siedzi pan tu od 5 dni. Podyktuję wiadomość do dowództwa floty. Z dostępnych informacji wnioskujemy, że Bismarck płynie do Francji. Podjąć odpowiednie działania. Nie za bardzo nadstawiamy karku? To ryzyko zawodowe. Do dowódcy grupy H. Przechwycić Bismarcka w drodze do Brestu. Wysłać patrol lotniczy z Ark Royal. Pański syn tam służy? Tak. Proszę to zaraz wysłać. Proszę wejść. Wiadomość dla pana. Przyszedł raport z Ark Royal. Przekażcie Shepardowi, że nic nie znaleźli. Dwa samoloty nie wróciły ze zwiadu. Tego chyba lepiej mu nie mówić. Nie wybrałaby się pani do Ameryki? Wysyłamy grupę oficerów na rozmowy w sprawie konwojów. Może pani jechać. To ciekawa propozycja, ale najpierw załatwmy Bismarcka i proszę pomówić z kapitanem Shepardem. Dziękuję. Przydałby się samolot o dużym zasięgu jak Catalina. Dajcie znać. Skierowaliśmy wszystkich w jedno miejsce. Czy to pewne, że Bismarck płynie do Francji? Nie mam dowodów. To wynika z analizy sytuacji. Musiałem coś postanowić. Oby to była trafna decyzja. Ark Royal melduje, że nic nie znaleźli. Trudno. Już pani wychodzi? Kończę wartę o 7. Mam mnóstwo pracy. Czy mogę liczyć na pani pomoc? Jestem umówiona dopiero na 9. Proszę sprawdzić, jakie samoloty mają w grupie H. Ochrona wybrzeża wyśle 2 patrole. Jeden w rejon między Brestem i La Rochelle, drugi do Cape Finisterre. Proszę to z nimi uzgodnić, a ja zajmę się grupą H. I będzie pani mogła spokojnie iść na randkę. W 1:30 w nocy? Straciłem poczucie czasu. Chciałbym, żeby przydzielono mi panią na stałe. Jako moja asystentka nie miałaby pani innych obowiązków. Dziękuję za pamięć. Potrzebuję kogoś inteligentnego i zaufanego, jak pani. Co pani na to? Nie wiem, co powiedzieć. Spróbuję być grzeczniejszy, jeśli pani na tym zależy. Nie o to chodzi. Może pani odmówić. Rzecz w tym... Centrum operacyjne? Chwileczkę. Kapitan Farnham z Wydziału Strat. Słucham, Richardzie. Co się stało? Nie ma żadnych wieści? Dziękuję za telefon.
Mój syn zaginął. Jego samolot nie wrócił z patrolu. Bardzo mi przykro. Na pewno go znajdą, jak pana. Gdy wyszedłem ze szpitala, myślałem tylko o tym, kiedy zobaczę żonę. Wziąłem taksówkę z Waterloo. Moja dzielnica nic się nie zmieniła. Wszystkie domy wyglądały jak dawniej. Z wyjątkiem mojego. W miejscu mojego domu zastałem ogromny lej. A żona... Myślałem, że tego nie zniosę. Znam to, bo też przez to przeszłam. Przyrzekłem sobie już nigdy z nikim się nie wiązać. Ale popełniłem błąd, bo zapomniałem o synu. Nie pokonamy bólu, odgradzając się od świata. Potrzebujemy wsparcia. Ale trzeba pozwolić sobie pomóc. Nie szukam pomocy. Ja się przekonałam, że ludzie są mi potrzebni. Bo rzeczywiście są przydatni. Natalina znalazła Bismarcka na kursie do Brestu. Miał pan rację. Kapitan proponuje mi stanowisko asystentki i jeśli się pan zgodzi, chętnie je obejmę. Co pan jej zrobił? Ma okazję awansu i wyjazdu do Ameryki, ale rezygnuje, żeby tu zostać. Nie rozumiem. Wróćmy do Bismarcka. Wytropiła go Katalina, sama kryjąc się w chmurach. Jonathanie. Przepraszam. Możesz powtórzyć? Katalina namierzyła Bismarcka i leciała za nim w chmurach. Od czasu do czasu okręt stawia zapory ogniem. Teraz wiedzą, gdzie jesteśmy i przyślą wszystko, co mają. A my to zatopimy. Ile mamy paliwa? Straciliśmy 200 ton. Zostało 35%. To wystarczy. Sprawdzę kurs. Becker, informuj mnie o zapasach paliwa. Poprosiłem o osłonę Luftwaffe. Kiedy przylecą? Samoloty z wybrzeża mogą latać na taką odległość. Będziemy tam jutro o świcie. Gdzie są King George i Rodney? Zgodnie z raportami 200 mil na północ od nas. Dobrze, już nas nie dopadną. Dzień lub dwa w stoczni i wracamy z pełnymi zbiornikami. Mam pewien pomysł. Jeśli dołączą do nas Scharnhorst i Gneisenau, stworzymy najsilniejszą flotę na świecie. Nikt nam nie zagrozi. Depesza dla dowódcy. Dziękuję. Serdeczne życzenia urodzinowe. Adolf Hitler. Co za zaszczyt. Obliczyłem zużycie paliwa okrętów King George i Rodney. Kiepsko to wygląda. Są 140 mil za Bismarckiem. Dogonią go? Wtedy braknie im paliwa na powrót. Jutro Bismarck dostanie osłonę z powietrza, zleci się całe Luftwaffe i połowa ubotów. Trzeba go dopaść, zanim wejdzie na przyjazne wody. Greenown i Sheffield nie zdążą, zostaje Ark Royal. Mamy 10 godzin do zmroku, powiedzmy 9,5. Wystarczy na jeden nalot, może dwa. Zawiadomcie Ark Royal. Torpedy są wyposażone w detonatory magnetyczne. To jest pozycja Bismarcka. Jest 24 mile od nas i idzie kursem 183. Nie pomylicie się, jest sam. Jeszcze jedno. Nasi są 100 mil z tyłu. Nie dopadną Bismarcka, jeśli go nie zatrzymacie. Wszystko w waszych rękach. Powodzenia.
Sheffield dostał rozkaz doścignięcia Bismarcka. Kiedy? Półtorej godziny temu. Nie odkodowaliśmy tego od razu, bo nie jest do nas. Piloci mają rozkaz atakować każdą pojedynczą jednostkę. Przekażcie im otwartym tekstem, żeby uważali na Sheffielda. Ktoś nawalił. Niedobrze. To musi być Bismarck. To nasze sotwisze. Przelatują nad nami. Orientują się według nas. Dobrze ich widzę. Atakują nas. Cała naprzód, ster w lewo. Nie strzelać. Torpeda wybuchła przy uderzeniu w wodę. Leci następna. Za szybko wybuchają. To te kretyńskie detonatory. Tam jest jedna. Ster w prawo. Dostałem wiadomość, że to Sheffield. Przekaż innym, żeby przerwali atak. Ster prosto. Wszystkim nam równie głupio, więc nie mówmy o tym. Dostaliśmy nauczkę, która może być zbawienna. Jest jeszcze czas na drugi nalot. Dacie radę? Ale co z tymi detonatorami? Właśnie wymieniają je na kontaktowe. Nie wstawajcie. Mam wiadomość z dowództwa. Jeśli do północy okręt wroga nie zmniejszy prędkości, King George zawróci, by uzupełnić paliwo. Wiecie, co to znaczy. Mamy ostatnią szansę. Idźcie coś przegryźć. Startujecie o 18:30. Widzę okręt na wskazanym kursie. To on. Schodzimy. Ster w prawo. Gdzie dostaliśmy? W śródokręcie, ale słabo. Niech dokładnie sprawdzą uszkodzenia. Ster w prawo. Ster w lewo. Tu kapitan. Trafili w okolice steru. Ster prosto. Nie działa. Co to za okręty? Czwarta flotylla niszczycieli. Po nalocie z Ark Royal przyszły dwa dziwne meldunki. Najpierw Bismarck krąży i idzie na północny zachód. To niemożliwe. Przecież tam jest King George.
Może chodzi o inną jednostkę. Meldunek z Sheffielda. Bismarck idzie na północ z prędkością 10 węzłów. Coś takiego. To jednak Bismarck. Dlaczego idzie tym kursem i tak wolno? Dostał torpedą i jest uszkodzony. Śruby? Albo ster. Nie może manewrować. Chyba wreszcie mamy szansę. To bez wątpienia Bismarck. Sygnałowy? Nadajcie do Solenta atak torpedowy. Zwrot w lewo, odległość 4000 jardów. Prędkość 30 węzłów. Jest rozkaz. 30 węzłów, zwrot w lewo, atak torpedowy 4000 jardów. To znaczy, że to Bismarck. Raport o uszkodzeniach. Tu kapitan, co z tym sterem? Nurkowie właśnie zeszli, zaraz się dowiem. Sześć tysięcy jardów. Rozumiem. Nie odblokujemy steru, jest zbyt mocno uszkodzony. Kiedy nurkowie mogą wyjść na zewnątrz? Najwcześniej o 5:00, przy spokojnym morzu. Do diabła z morzem. Myślę o ludziach. Z dowództwa floty. Grupa Zachód wysłała 3 holowniki. Będą nas chronić, wszystkie uboty z tego rejonu. Doskonale. 5000 jardów. Uwaga, załoga. Mówi dowódca floty. Mamy trudności z naprawą steru, ale nie ma powodów do obaw. 4500 jardów. Przygotować torpedy. Rano będziemy bezpieczni. A jeśli zjawi się brytyjska flota, zatopią ją nasze uboty. Przypominam, że nasze działa są sprawne. To najpotężniejszy okręt świata. Mam tu depeszę adresowaną do załogi. Wszyscy Niemcy są z wami. Wasze osiągnięcia dodają ducha całemu narodowi. Zasłużyliście na poczesne miejsce w dziejach Rzeszy. Depeszę podpisał Führer. 4000 jardów. Ster w lewo, salwa na rozkaz. Dwa niszczyciele na lewo od dziobu. Alarm bojowy. Cztery tysiące jardów, kierunek 300 stopni. Przygotować działa. Wystrzelić racę. Zobaczyli nas. Trzeba się śpieszyć. 20 stopni. Ognia. Torpedy poszły. Zniechajmy stąd. Ster w prawo, salwa burtowa. Trafienie w śródokręcie. Świetnie. Ognia. Rozwalili Solenta. Brawo, Lindemann. Wstrzymać ogień. Dostaliśmy przed kotłownią. Uszkodzenia nie wpłyną na naszą szybkość. Doskonale. Niszczyciele będą ich śledzić, póki nie zjawi się reszta floty. Dostali 3 torpedy, ale nie zwolnili. A okręty podwodne? Potwierdzono ich obecność. Zawiadomiłem dowódcę. Co zamierza? Jeszcze nie wiem. Ja doradzałbym ostrożność, ale nie posłucha. Papierosa? Nie, dziękuję. Może pan na mnie liczyć. Dziękuję. Współczuję z powodu syna. Jest meldunek z niszczyciela tropiącego Bismarcka.
podjęli stratwy ratunkowej 3 lotników. Minęła dopiero godzina. Słyszałem o pana synu. Może jest wśród nich. Dziękuję. Jest dla pana pilna wiadomość. Z zastępcą szefa sztabu. Mówi Shepard, mam wspaniałe wieści. Pański syn ma się dobrze. Wyłowił go niszczyciel. To pewna wiadomość. Farnham ma potwierdzenie. Jonathanie, czy pan mnie słyszy? Jest cały i zdrowy. Co powiedział? Nic. Przepraszam. Meldunek dla kapitana. Zaniosę z King George. Co mówią? Widzą Bismarcka. No to finał już blisko. Pół ładunku w komorze. Ile mamy paliwa? Wystarczy na 2 godziny akcji. Działa załadowane prędkość przeciwnika, 10 węzłów, kurs 350. Dwóch na jednego i nie możemy przyspieszyć. Co z tego, kapitanie? To Bismarck. Mamy sprawne działa i zaraz przyleci Luftwaffe. Pocisk w prawej komorze. Pół ładunku w komorze. Otwórzmy ogień. 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 Dostał. Doskonale, kapitanie. Ogień. King George melduje, że Bismarck płonie i ma uszkodzone 2 wieże. Myślałam, że się ucieszę, ale nie potrafię. Zawsze tak jest. Ognia. Ognia.
Zalewamy magazyny jobowe, wyprowadźcie ludzi. Nie przejdą, odciął ich ogień. Grozi nam wybuch, zalewajcie, a ludzie? To rozkaz. Zalać magazyny jobowe. Zalać magazyny jobowe. Kończy nam się paliwo. Podejdźcie bliżej. Trzeba go wykończyć. Została tylko wieża A. Gdzie Luftwaffe? Nie rozumiem. Führer obiecał pomoc. Będą lada moment. Zobaczy tam. Na pewno. Był taki dumny. Czekają na was całe Niemcy. Zaledwie wczoraj mówił, jutro cały świat. Miał rację. Wszyscy na mostku zginęli. Działa są zniszczone. Opuścić okręt. Opuszczamy okręt. Mamy go. Już po nich. Dołączył Dossetshire. Niech ich zatopią. Wstrzymać ogień. Idą na dno. Sygnałowy?